We wtorek, 14 kwietnia w Bogatyni odbyła się piękna i bardzo wzruszająca uroczystość poświęcona pamięci świętego Jana Pawła II. Chciałem gorąco podziękować nie tylko za realizację tego, ale przede wszystkim za tą piękną ideę i wspaniały pomysł, abyśmy w Bogatyni mogli uczcić pamięć o Janie Pawle II. 10. rocznica śmierci to rzeczywiście, myślę, dla Polaków, dla nas wszystkich data przygnębiająca, ale także data, która wyznacza pewien rozdział w naszej historii. Myślę, że tego typu uroczystości i to, że młodzież, nauczyciele, dyrekcja szkoły tak chciały mocno zaangażować się w upamiętnienie tej rocznicy, daje świadectwo, że my tutaj w Bogatyni potrafimy właściwie ocenić znaczenie tego wydarzenia. Był to koncert z okazji 10. rocznicy śmierci oraz 1. rocznicy kanonizacji papieża pod tytułem Ojcze Święty, błogosław nam. Koncert został wykonany przez uczniów, rodziców i nauczycieli zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum imienia Świętej Jadwigi Śląskiej w Działoszynie. Uczył nas prawdy i szczerej miłości. Występ, który rozpoczął się o godzinie 17, był pięknym, duchowym przeżyciem dla wszystkich widzów oraz prawdziwą muzyczną ucztą. O przygotowaniach do koncertu mówi prowadząca chór pani Danuta Kołodko oraz solistka Oliwia Mączka. Tak, w chórze wystąpili uczniowie klas ze szkoły podstawowej, z gimnazjum, a także rodzice oraz nauczyciele. Długo trwały przygotowania? Przygotowania trwały 6 miesięcy. Czyli sporo czasu, ale sporo utworów. Tak, 18 utworów. Dla solistów, dla chóru, dla solistów i chóru wspólnie razem, tak jak Państwo mieli okazję zobaczyć i usłyszeć. Przygotowywaliśmy się 6 miesięcy, czyli myślę, że to jest spory czas. Trudno się występuje solistce z chórem, czy to ułatwia cały występ? O wiele, wiele ułatwia występ z chórem, ponieważ nie ma takiej, człowiek się tak nie stresuje. W szkole odbywały się koncerty rokrocznie, zaczynając od 2005 roku, kiedy pożegnaliśmy Ojca Świętego i co roku czcimy kolejne rocznice śmierci Jana Pawła II. W tym roku 2015 rok jest rokiem papieskim, jest okrągła rocznica 10. Poza tym jest 1. rocznica kanonizacji. Postanowiliśmy zrobić koncert taki większy właśnie, 1,5-godzinny, na który zebrały się wszystkie piosenki, które do tej pory żeśmy śpiewali. Takie wydarzenia pokazują nam, jak ważna jest pamięć i w jaki piękny sposób można tę pamięć uświetnić. Podczas koncertu mogliśmy wsłuchać się także w słowa świętego Jana Pawła II, czytane ze sceny. Człowiek nigdy nie zazna szczęścia kosztem drugiego człowieka. Niszcząc jego wolność, depcząc jego godność i hołdując egoizmowi. Nie zapominajmy o tym, drodzy bracia i siostry, że pieniądz, bogactwo i różne wygody tego świata przemijają, a zatem nie mogą być naszym celem ostatecznym. Osoba ludzka jest ważniejsza niż rzeczy, a dusza jest ważniejsza niż ciało. Toteż nigdy i nikomu nie wolno dążyć do dóbr materialnych z pogwałceniem prawa moralnego. Organizatorami tego wspaniałego wydarzenia byli Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum imienia Świętej Jadwigi Śląskiej w Działoszynie oraz Parafia Świętego Bartłomieja w Działoszynie. Natomiast patronatem honorowym wydarzenie objął burmistrz miasta i gminy Bogatynia Andrzej Grzmielewicz.